Siema, oto drugi odcinek mojej super serii. No to lecimy. I dalej japońskimi. Ale już bez ciągu. Tym razem będę... Postaram się być lepszy. No mam nadzieję, że trafię na lepszą misję. Są takie misje, które lubię, które mi bardzo dobrze idą i takie, które idą mi gorzej. No i dlatego też ich nie lubię. No dobra, ile to się może wczytywać, no? Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Już, powinno być, już powinno być. Dobra. Ile to? Trochę długo się wczytuje. No, jest mglisty Albion. Grand Strike, mglisty Albion. Lubię tę misję. No, to będzie się działo, że ho, ho. Matko. Jakiś samo X-Pompa 16.0 w CS-ie. Mam nadzieję, że tutaj będzie tak u mnie. War Thunderze 16.0. Takie 16.0, ja mam 16 fragów. Wszyscy w mojej drużynie i w przeciwnej drużynie mają 0. Coś takiego było śmieszne, ale nie tak, jestem tak duży. No to lecimy. Dobra, co by zaatakować? Uwaga, patrzcie mój sposób. Shari, Kane, Harry, Kane, Hexable. I 25. Eszkom. Tak, i 25, szukam, dobrze. I 25, i 25, i 25. Gdzie jest to? Gdzie jest ten śmieć? Gdzie jest ten śmierć? Pytam się, gdzie jest ten śmierć? Jest, mam go. Dobra, nie mogę już, bo muszę już, okej? Okay? Misja już się zaczęła i ja nie mogę teraz się zastanawiać, czy będę strzelał do kogo, czy do tego, czy do tamtego. Po prostu muszę naparzać. A, zwolnij z mocy, zwolnij z mocy! Zero na mocy mam, bo wyprzedziłem wroga. Dobra, mam. Dobra, tyle wystarczy. Dobra, jeden z głowy. Teraz drugi. Dobra, jeden z głowy był już. No drugi, dawaj, zniszcz się! Zniknij z planety! Z moich... Oczywiście z mojego działka. Bo nie, że ten jest troszkę szybszy. Dobra, już go wbijemy. Zajmuję się w takim razie kolejnym. Ale żeby się nim zająć, muszę mieć mocny KM. KM to ja mocny mam. Problem w tym, że muszę się jakoś do tego kosztka dostać. A dobra, jest broń. Dobra, jest broń. Mam się czym bronić. Dwa bafla go nie załatwią. Ej, baflo, spadaj! Dobra, z głowy. Dobra. Dobrze. Bywało gorzej. Ach, palili, jak to mówią. Dobra, to już mamy. Wow! Ludzie, ostrożnie, ostrożnie, nie marnować karma. Nie marnować broni. Macoły! No to tak, sam się wstrzeliłem. Sorry. Sorry, że kogoś obraziłem, jak krzyczałem matoły. To nieważne. Sam się wbiłem w tego kolesia, ale... Widzicie, teraz jestem dobry! Jachmy, super! Mówiłem że wam, że potrafię latać. I po prostu tamto to była pechowy odcinek, pechowa misja. No. Teraz już będzie... Teraz już jest dobrze, teraz już...
Teraz już lata naprawdę, teraz już pokazuję, co potrafię. Zostawcie go mnie, bo ja chcę zagadać, wiecie. Trudno, dobra, nieważne. Świat się nie kończy, lecimy dalej. To akurat nie wyszło i tutaj dwa zderzenia z wrogiem już nie. Ach, kolejne. Trudno. Trudno, tak to bywa. Tak bywa. Ach, mam nadzieję, że się złe samoloty jeszcze nie wyczerpały. Widzę, że nie, dobrze. Są jeszcze, tak? I to dobrze. Dobra, P26 już nie ma co ścigać, bo się rozwaliło. Jak zwykle genialne są tutaj 26, no. Hexelhoffa to zaraz nie ma chwila, bo ja w niego wlecę. Dobra, nieważne. Wleciało mi się w drzewko. Chyba mam jakąś pechową serię, się mi zaczęła taka pechowa seria, no patrzę, tutaj było dobrze, dobrze, teraz się zaczęło chrzanić wszystko. Jeszcze trochę i zwyciężymy. Myślę, że to po prostu pierwszy samolot był taki szczęśliwy, a reszta już mniej szczęśliwa. Dobra, no jeżeli tylko te bomby nie trafią, nie, nie trafiają, tylko to okej. Dalej spadają, tak spadają. Dalej lecą. O, obrzydliwe bum. Obrzydliwe bum. Dobrze, no to lecę, 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 lecę. No przestałem, dlaczego że przestałem strzelać? Uwaga. No koleś i jeszcze przednie tylko na celu, wtedy będę strzelał. Dobra, już go zostawię. Już nie. Nie zostawię go, bo mam teraz do niego dobry dostęp. Ktoś mi naparza z tyłu, tak? Trudno. Widzę, że ten ktoś wie, co to znaczy ster wysokości. Ktoś wie, co oznacza ster wysokości, tak? Bardzo śmieszne. Bardzo śmieszne. Mój cień. Bardzo śmieszne. Ktoś widzi, co to znaczy ster wysokości. O nie, rozbicie miałem. A, to dobrze. Z jakiejś grupy nie dostał za mnie fraga. No, i ostatni mój samolot, proszę bardzo. Tylko tak dalej, wygrana jest blisko. Widzę, widzę. Taka blisko, że aż blisko. Dobra, chrzanić tam. Widzę, P26 samotne. Szuka wroga. Nie dziwię się. Znajdzie mnie. Chyba. I tutaj nie uciekaj do kolegów, bo ci jeszcze mogą pomóc. Co wtedy? Wtedy masz szansę na bycie lepszym. A to mi się nie podoba. A to się mnie nie podoba. Co? Dobra, nieważne. Młody, nie wiem jak się lata. No dobra. Japoński KM, japońska moc. Dobra, obracam się przeciwko mojemu wrogowi. Kto to jest Nimrod? Tak, otóż to jest Nimrod, proszę państwa, który wie, co to jest ster wysokości. Wiem, go naparzać, a naparzają mnie. A on mnie naparza, tak wyszło, no dobra. A nie, naparza mnie jednak w kłosie. Wracam do bazy. Misja nie udana. Trudno, wykonam jeszcze jedną misję, żeby było dobrze. No, co lecimy. Ale
Zmienię nację. Trofeum interne, proszę. No dobra. Może być wtrysk paliwa. Dobra. To już nie jest tak źle. Dobrze. Tak. Teraz tutaj polecimy sobie nacją brytyjską. O, to są już samoloty. Dla mnie dobre. Ja lubię te samoloty. Ja te samoloty lubię i to będzie fajna bitwa. Ja, przynajmniej ja tak sądzę, że będzie fajna bitwa. Tak, no. Dobra, nie będę mam już tutaj, bo niech muzyczka leci. Grand Strike Kaukas. Może być, no. Powinienem przeżyć. Uch. Dobrze. Zacznijmy od Hurricane MK2B. 6 rakiet. Tutaj podkreślam, że mam 6 rakiet w tym. To jest dobrze. Dlatego pokażę wam moją strategię, którą warto wykorzystać. Niewiele się z was zapyta, co ja takiego odbalam, czy może się pokrzę. Czy mi się coś w mózgu pokrzemiło? Otóż nie, nie do końca. Bo lecę od tej strony, żeby ominąć tą wielką chmurę wroga. Dobra. Ładny teren. Rosną drzewka. Tak, rosną drzewka. Dużo drzewek. No i ja lecę. Bo ja tu dworzę, no. O, ja lecę tutaj z wojna, ludzie. Wojna. Żyć. Tym oto sposobem jestem przy bazie. No to szykujemy rakiety i koniec. To jest jedyne, co mogę zrobić, dla naszego oddziału. Uszkodzić bazę wroga. Teraz, ponieważ rakiety się załadują nieprędko, już no raczej się nie uda w tej misji zniszczyć. Bazę jeszcze raz z rakietami. No to tak. Walki nie będzie. Więc spylam stąd. Jest do końca. Spylam tak. Żeby nawalać w bazę. Nieważne, nieprzyjaciela. Odpuść. Nie, nie chcę go. Tajfun. Tajfun będzie, tajfun. Przepraszam. Tajfun. Tajfun będzie. Bardzo lubię ten samolot. Bardzo lubię ten samolot, naprawdę lubię ten samolot. Się zrespiję u nas? Ja się zrespiję u nas? Ile tu wroga? Ile tu wrogów? Uff.
Myślałem, że będę na kawce. Nie, tak się nie stało, więc... Nawalamy skema w tym. Nie zaladziło. Się znakowało wszystko. Taka ostra na pożarkach. Wziął strafienia w nie radowa. To wszystkiego jeżdżę po prostu. Wow! Się w głowie od tego kręci. W głowie mi się zakręciło normalnie. Pilot zgłupiał po prostu totalnie już. Pilot zgłupiał już po prostu w ogóle nie wie, w którą stronę tej sesji, no w którą lecie, po prostu już jest masakra, po prostu będzie no, po prostu jakiś horror. Uszkodzony ogon, dobrze, dobrze, uszkodzony ogon, no. Żyjemy w tym czasie z diafrada, więc muszę jeszcze troszkę na nim. Ja nie ważne, ale na to sobie skupiłam. A, bo on jeszcze żyje. Nie. No, no. Co oczywiście, tak, żeby już nie wiem. Jezu, no jeszcze ktoś mi na Skype pisze, bo słyszę. Dobra, nie, 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 tylko nie w tym momencie nie ma KM-a, no. Olędę. Asysta, jednak tak, jednak asysta, no dobra, dobra, dobra. To dobra, mam misję. No, tu się mam misję teraz. Przerąbany. Mogę już zginąć? Dziękuję. Dobra, szybko ustawiamy. Przepraszam, ale tutaj to taka chwilka prywatna. Sekundę, zadzwonię do kolegi i z nim będę dalej nagrywał, dobrze? Zrozumcie. Takich chwilka. No, dobrze, chwila, ty powinien odebrać. Ciekawe, kto to mnie pisał. Squidward pisał. No, moje stare. To on się zrobił. Bardzo was przepraszam. To jest właśnie youtuber, też tak youtuber jest to. Ale dobrze, już widzę. O, 18 minut, to ja już muszę skończyć odcinek. Dobrze, to wychodzę z bitwy, wrócę do hangaru, tak. Dziękuję, no to siema!